sprawdzam, czy działa ta maszyna, bo zbieramy kamienie i tyle ich jest, że z tym kawałkiem przez rok się nie uporamy. I muszę przetestować w ten sposób. Jakoś długo to mi nie zajmie. Jakby się udało. Działa maszyna. Podczepiam. Najwyżej trochę gliny poleci, no ale jak będziemy to ręcznie zbierać, to jeszcze z 2 tygodnie. To lepsze trochę gliny w kamieniach niż nie zasadzić ziemniaku i nie posiać kukurydzy. Przez to, że się cały czas spędza na tym kawałku po budynkach. Dobrze nie było, ale po przejeździe kopaczką stwierdzam, że jest źle. Jest strasznie źle. Zobaczcie to, ile tu jest kamieni. Tu jest pół łyżki. Zobaczcie, co to jest. A już jedna łyżka po olce zebrana. Dodam z wierzchu. A tutaj są jeszcze 2 albo 3. Kto wie, do czego to jest? Wiecie, nie wiecie? Takie proste, a jednak przydatne. Może się udać. Tylko nie wiem, jaka odległość. Chyba za daleko lekko lecę. Na dół, na dół, na dół, na dół. Nieźle. Później to można przebrać. Thank you.
mówić mamie od początku, zróbmy kopaczką, to nie! Szkoda czasu, żeby podpinać. Ręcznie to zrobimy raz, dwa. Dawaj, spadł. I po dwóch tygodniach zbierania ręcznie, czym robimy? Kopaczką. Tak jak Mariuszek chciał. Ach, tutaj gliny pójdzie trochę. Jeszcze nie dokończyłem myć pługa na dzień dzisiejszy. 60 już stoi z umytym pługiem. Dzisiaj jest 27 po 18 i zamierzam ten kawałek dzisiaj skończyć. Skończyć zbierać kamienie i muszę uprawić to agregatem. Także jeszcze trochę pracy mi zostało. Do 21 może się wyrobię. Ale zobaczcie, jak pięknie po przejeździe kopaczką. No tutaj jeszcze trochę zostało. Nie zebrała kopaczka. Gdzieś musiały bokiem pójść. No ale tak to czyściutko będzie. Pięknie, cudownie i tak dalej. Zakładam tamte ząbki do tyłu, żeby mi sypało na jedną stronę. No i przejadę raz tam, gdzie jeszcze nie jeździłem, a później z mamą będę drugi raz zbierał, bo na dwa razy to trzeba robić najlepiej, mniej wtedy pójdzie ziemi. Z grubsza ogarnęliśmy ten kawałek. Jest godzina 20:40. Masakra. Cała łycha załadowana w manitce. I widzicie, do tego momentu gdzieś przejechane. Tam jeszcze było nieruszone, ale już nie ma sił ani chęci, żeby to ruszać.
Jutro wjeżdżam tutaj najpierw z Grubarem, myślę, żeby to ruszyć, bo ubiliśmy dość dobrze. Później z talerzówką. Nie, później może z wapnem tam na łąkę. I później z talerzówką, żeby wapno trochę głębiej wpadło. No i talerzówka i nawóz na ten kawałek i można siać i sadzić. A na dzisiaj to wszystko. Dobranoc.